Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dzisiaj mowa będzie o największym posągu, jaki został wykonany z jednego kawałka skały, a następnie przetransportowany dalej. Rozmiarem dorównuje on słynnym ogromnym blokom w kamieniołomie w Balbek czy słynnemu obeliskowi w Aswan. Aktualnie egiptolodzy z głównego nurtu wiele świątyń oraz niesamowitych posągów przypisują Radesowi II, ale jest to spowodowane tylko tym, że jego imię jest wyryte na tych obiektach. Wiemy już, że zarówno on, jak i inni władcy usuwali hieroglify poprzedników. Następnie zastępowali je swoimi, a czasami proceder ten miał miejsce nawet kilka razy na jednym przedmiocie. Dziś takie świątynie jak Abu Simbel, czy posągi w Luksorze oraz wiele innych obiektów przypisywane są, tak jak już wspominałem, właśnie do wspomnianego Ramzesa II. Podobnie no zresztą jak omawiany dzisiaj kolosalny posąg. Należy tutaj dodać, że różne podobizny tego króla nie są takie same. Widać na nich spore różnice w rysach twarzy, a dodatkowo ta mniejsza podobizna, którą widzicie teraz, ta z Luxoru, jest zbyt idealna, zbyt symetryczna, no i żaden przecież człowiek nie ma tak idealnej twarzy. W dzisiejszym odcinku mowa będzie o tanis, gdzie znajdują się pozostałości posągu, który wydaje mi się, że był największym posągiem monolitem, jaki kiedykolwiek wykonano. Mógł on być nawet jeszcze raz tak wysoki, jak te potężne kolosy Memnona. Nam przecież już one same są ogromne i robią naprawdę wielkie wrażenie na zbliżających się do nich turystach. Na tym ujęciu teraz widoczna jest tylko jedna stopa tego posągu. Zwróćcie uwagę na to, że same jego paznokcie są już znacznie większe niż dłoń dorosłego mężczyzny. Fragment, który widzicie odnalazł Petri pod koniec XIX wieku i na podstawie właśnie wielkości tej stopy oraz bazując na anatomii współczesnych ludzi oszacował rozmiary tego całego posągu. Według niego miał on liczyć 24 metry wysokości i wznosić się nad dachami świątyń. To znaczy, no oczywiście, mógł być on troszeczkę w rzeczywistości niższy niż ta podana wielkość, ale równie dobrze, mógł być też i nieco większy niż te 24 metry. Jest to po prostu szacowany rozmiar na podstawie danych, które posiadamy. Do tych 24 metrów należy doliczyć jeszcze koronę. Ona również musiała być potężna i mierzyła ponoć jakieś 4 metry wysokości. Dodatkowo wpływ na wysokość posągu miał również podest, który z pewnością tam też się znajdował. Według Petriego posąg był monolitem, a więc no, wykonano go z jednego kawałka skały, a nie z wielu różnych mniejszych części. Tutaj teraz dla porównania rozmiaru widzimy posągi mierzące około 14 metrów wysokości, a ten, o którym dzisiaj jest mowa, mierzył z koroną i podstawą być może nawet i 30 metrów. Tak jak już mówiłem, byłby on znacznie większy niż kolosy Memnona, a już one same przecież są ogromne. Jego szacowane rozmiary porównywalne są do wielkości Statuły Wolności czy Kolosa z Rodos, ale tutaj należy pamiętać o tym, że obydwa posągi wykonano z metali, a nie z jednego kawałka granitu. To jest kolosalna różnica. Co do wagi, to mogła ponoć spokojnie przekraczać 1000 ton, a surowa, nieobrobiona jeszcze skała znacznie, znacznie więcej. W poprzednim odcinku na temat Tanis sporo mówiłem na temat datowania tego właśnie miejsca. Jeżeli nie widziałeś jeszcze tamtego odcinka, to zachęcam cię do jego obejrzenia. Teraz widzisz miniaturkę tego filmiku, jak on właśnie wygląda. Jeżeli Ci temat ciekawi, to na końcu tego filmiku, który teraz oglądasz, pojawi się link właśnie do tamtego poprzedniego odcinka na temat Tanis. Zachęcam cię do jego obejrzenia. Jeżeli światowej sławy egiptolodzy mylą się, jeżeli chodzi o te datowania tych posągów, budowli, świątyń itd., chodzi o te najbardziej niesamowite i największe budowle, no to wtedy mogłoby się okazać, że są one starsze niż starożytny Egipt. To oczywiście nie pasuje do całej historii ludzkości, jaką znamy ze szkół, dlatego nie jest to temat zbyt popularny i tak naprawdę można być łatwo wyśmiany przez akademików, jeżeli się w tego typu rzeczy wierzy. Ten największy posąg, a także te inne ogromne kolumny czy megalityczne konstrukcje mogą nam sugerować, jak niesamowicie musiało to miejsce wyglądać, gdy w pełni prosperowało. Największe posągi w Luxorze mierzą nieco ponad 13 metrów i ważą po około 500 ton. Są one świetnym dowodem na to, że już w zamierzchłej przeszłości ludzkość potrafiła z niesamowitą precyzją obrabiać kamień. Zarówno te posągi, jak i wiele innych obiektów są niezwykle imponujące. Poziom kunsztu oraz gabaryty skłaniają wielu ludzi do stawiania pytań, czy historia ludzkości jest pisana tak naprawdę prawidłowo. Przed chwileczką widzieliście największe posągi, które znajdują się w Luksorze i mierzą 13 metrów. Nam no, przecież w Egipcie są jeszcze znacznie większe obiekty niż te chociażby ten gigantyczny kolos znajdujący się w Ramaseum właśnie w pobliżu wspomnianego Luxoru. Jest on naprawdę niesamowity. Niestety do naszych czasów pozostał jedynie jego tułów i głowa. W pierwotnej formie był to posąg przedstawiający siedzącego władcę i mierzył jakieś 19 metrów wysokości. Jego pierwotna waga szacowana jest na 1000 ton, co to stawia go na równi z kilkoma innymi najcięższymi megalitami, które kiedykolwiek udało się przetransportować. Sama ta podstawa, na której umieszczono posąg, była już ogromna. Dodam jeszcze, że na ramieniu tego kolosa wykonano kartusz, który oczywiście reprezentuje Ramzesa II, no bo kogo innego. Ma no, wiemy już, że on miał manie wielkości i tak naprawdę wszędzie musiał umieszczać swoje kartusze. Niestety teraz nie mamy zielonego pojęcia, który budowle czy posągi on właśnie zlecił do wykonania, a który po prostu tylko przerobił i przygarnął pod siebie, przerabiając ten po prostu istniejący tam kartusz na swój. W poprzednim odcinku na temat Tani wspominałem, że właśnie ten przywódca, czyli Ramzes II, słynął z takich pomysłów. Teraz wszystkie obiekty zawierające jego symbol są przez egiptologów przypisane właśnie jemu. Moim zdaniem jest to po prostu objaw ignorancji z ich strony, ponieważ, tak jak w poprzednim odcinku już pokazywałem wam, są ewidentne dowody, że naprawdę faronowie, czyli ci egipscy królowie, przerabiali starsze hieroglify, w sensie starsze zapiski, starsze kartusze itd. itd. Inaczej mówiąc, te budowle, które wznieśli poprzednicy. Oni przepisywali sobie, udając, że to jest po prostu zbudowana przez nich budowla. Tutaj widzicie jeden z takich przykładów. Po prawej stronie pozostał jeszcze stary hieroglif, który nie został do końca usunięty. Takich dowodów, tak jak wspomniałem, jest znacznie więcej. Teraz obok fragmentu tego megalitu widzimy jeszcze mniejsze posągi, które są wykonane z wielu kawałków. Ciekawe, czy zmiana technologii wytwarzania takich obiektów była wywołana wygodą budowniczych i tym, że można było skończyć wcześniej takie projekty? Czy może jednak chodziło tu bardziej o to, że stracili oni starożytną wiedzę, którą dysponowali jeszcze ich przodkowie, na przykład jeszcze z okresu Starego Państwa? Być może, że tak ten duży posąg, ten monolit oraz te inne posągi mniejsze z wielu kawałków to działa dwóch różnych cywilizacji. Wykonane z mniejszych bloków są świetnym przykładem tego, jak późniejsze dynastie wnosiły swoje budowle właśnie wykonane z mniejszych pociętych fragmentów kamienia. Innym dobrym przykładem dynastycznych egipskich budowli jest z pewnością Ramaseum. Wspomnę jeszcze, że jest to budowla pełniąca rolę świątyni grobowej Ramzesa II. Jej ruiny znajdują się w dolnej części nekropolii, a w czasie wylewów Nilu jego wody podchodziły niemal do ścian tej świątyni. Bywało też tak w różnych okresach, że woda po prostu zalewała część tego obiektu. Budowlę tę wzniesiono ponoć po tym, jak ojciec Ramzesa II, czyli Seti I, wniósł swoją świątynię tego typu. W okresie, gdy w Egipcie panowała późniejsza dynastia, mam no tutaj na myśli tą XXI, no to okolice Ramaseum przemieniono w nekropolię kapłanów i kapłanek. Omawiane teraz świątynie wykonane były ze znacznie mniejszych wapiennych bloków, a więc i większych, łatwiejszych w obróbce. Żeby wznieść tego typu budowle, tutaj również niezbędna była zaawansowana wiedza architektoniczna i inżynieryjna, no ale tak czy siak nie umywają się one ani troszeczkę do tych megalitycznych obiektów, takich jak ten na przykład największy posąg, jaki stworzyli ludzie. Wykonanie tak ogromnego posągu z jednego kawałka skały, a następnie przetransportowanie go, musiało być wielokrotnie trudniejsze w porównaniu do tych przedstawionych tutaj świątyń grobowych. Jednym z, powiedzmy, że no, dowodów dyplomowanych egiptologów na to, że starożytni Egipcjanie potrafili wznosić i transportować takie megality, jest to, że one po prostu istnieją. No to więc musieli wznieść Egipcjanie. Taki argument padał z ust historyków już wielokrotnie. Drugim argumentem są te kartusze, o których już wielokrotnie mówiłem w tym odcinku na temat tanis, jak i tym bardziej jeszcze więcej mówiłem w poprzednim odcinku. Ta stopa, którą teraz widzicie, jest jednym z ostatnich zachowanych fragmentów tego największego posągu, jaki kiedykolwiek powstał. Oczywiście mam tutaj na myśli, że najprawdopodobniej największego, ponieważ jego wymiary są tak naprawdę tylko szacowane na podstawie wielkości tych stóp i tak innych tych różnych przedmiotów. Zakładając, że te szacowane jego wymiary są prawidłowe, no to nigdy na świecie nie stworzono jeszcze większego posągu niż ten. Chociaż tutaj wydaje mi się, że powinienem się poprawić i powiedzieć, że no, nigdy nie znaleźliśmy większego posągu niż ten. Być może były wykonane jakieś większe, ale czekają na odkrycie, a może zostały po prostu zniszczone. Co prawda, Ramzes II panował jakieś 70 lat, no i miał po prostu dużo czasu na wykonanie tych wszystkich budowli. Jednak z drugiej strony, miał również sporo czasu na wykopanie starszych budowli i przerobienie tych kartuszy na swoje. Najwyższe istniejące jeszcze w naszych czasach posągi w Egipcie to kolosy Memnona, o których mówi się, że zostały stworzone przez Amenhotepa III z XVIII dynastii. Mierzą one jakieś 18 metrów wysokości i ważą ponad 700 ton, to już jest samo to w sobie niesamowite. Ten największy i omawiany w dzisiejszym odcinku posąg był prawdopodobnie dwa razy większy właśnie od nich. A przecież już tutaj po kolosach Memnona widać, jak mali są przy nich ludzie. To wyobraźcie sobie jeszcze dwa razy większy posąg. Zobaczyć coś takiego na własne oczy, no musiało być naprawdę niesamowite przeżycie, tym bardziej dla ludzi starożytnych. Pod względem wielkości można go porównać do słynnego, niedokończonego obelisku w Asłanie, który waży około 1200 ton, a także do gigantycznych kamiennych bloków, które są porzucone w kamieniołomie w Libanie w Balbek. Ich waga również przekracza jakieś 1000 ton. Jeżeli chodzi jednak o Liban i te przynajmniej dwa obiekty, które są tam w kamieniołomie, no to nie zostały one nigdy przetransportowane, w przeciwieństwie do tego posągu w Egipcie. On został przetransportowany przez jakieś kilkaset kilometrów, a być może nawet i wielokrotnie. Słynny egiptolog Petri był przekonany, że posąg dzisiaj omawiany składał się właśnie z jednego kawałka skały. Był po prostu monolitem. Znajdując się wtedy w stolicy kraju, miał górować nad okolicą i być widoczny z daleka. Stanowił tym samym dumę tamtejszych mieszkańców, no ale to oczywiście też są jedynie domysły. Według niego był to znak potęgi Ramzesa II tutaj, żeby być z wami 100% szczery, no to dodam jeszcze, że to są też tylko domysły Petriego i innych ludzi i nie mamy 100% pewności, że to wszystko było wykonane z jednego kawałka skały. Patrząc jednak na te pozostałości, które zostały, no to do takich wniosków dochodzą badacze. Teraz widzicie świątynię w Luksorze, która jest jedną z najwyższych budowli w Egipcie. No ale nawet i od niej posąg miał być znacznie, znacznie większy. Co ciekawe, no to jeden z egiptologów powiedział kiedyś, że takich posągów mogło być tam nawet i kilka. A przecież już wykonanie takiego i przetransportowanie jednego egzemplarza jest czymś niesamowitym. Dodam jeszcze, że niestety nie wiem jak ten Egiptolog się nazywał i co miał na podparcie swojej tezy. To co z pewnością wiemy to to, że ten posąg, który pozostał do naszych czasów, w sensie jego fragmenty, został setki lat temu pocięty na mniejsze kawałki i użyty do wniesienia innych budowli. Myślę, że wielu z nas, gdyby miało możliwość przenieść się w czasie i porozmawiać z osobą, która zleciła zniszczenie takiego arcydzieła, to powiedziałaby mu parę niecenzuralnych słów, a jeszcze inni sprzedaliby mu liścia za taki sam pomysł. Ja mówię. Matko Bosko, mówię, co. to, co to, to, to się stanęło? Wow! <todgłosy> Francuz Petri, na którego się powołuję na moim kanale bardzo często, stwierdził, że jego kawałki, czyli te w sensie tego posągu, zostały użyte do budowy np. bramy. Tutaj zidentyfikował tę część posągu, gdzie korona stykała się z uszami i gdzie ramiona łączyły się z ciałem. Rozpoznał on również fragment ramion i nóg. Przedstawiona postać miała prążkowaną sukienkę, która wskazuje na to, że posąg przedstawiał stojącego człowieka. Z pewnością w tej bramie czy jej okolicy użyto jeszcze innych fragmentów tego wielkiego posągu. Myślę, że dla nikogo nie jest niczym nowym informacja, że w starożytnym Egipcie nie szanowali starszych budowli i obiektów kulturalnych czy religijnych. Podobnie było i w tym przypadku, gdzie ten ogromny kawał sztuki zniszczyli i wykorzystali do wniesienia bramy i innych praktycznych budowli. Jak możemy się domyślić, nie traktowali oni posągu Ramzesa II, czy kogo on tam faktycznie przedstawiał, jako coś świętego, a nie jako coś, co warto zachować na przyszłość dla potomnych. Według egiptologów, Egipcjanie te wszystkie kamienne bloki użyte do budowy tysięcy obiektów w całym kraju transportowali na drewnianych saniach i ciągnęli je z linami po mokrym piasku. Przy mniejszych wagach takie coś oczywiście mogło być stosowane, w pewnością nawet i było. Mogli się też wspomagać zwierzętami pociągowymi, no ale jednak, w przypadku kamiennych bloków ważących niekiedy ponad 1000 ton, no to taka metoda nie byłaby możliwa. A przynajmniej nie taka konkretna, jak to pokazują nam egiptolodzy. Są różne metody transportu ciężkich obiektów czy podnoszenia ich bez użycia technologii z XXI wieku. Ale o takich metodach nie mówią akademicy, a bardziej pasjonaci starający się wytłumaczyć, jak można właśnie było podnieść lub przetransportować tak duże ciężary. Egiptolodzy bazują na tym, co pozostało do naszych czasów ze starożytnego Egiptu, a wygląda to na przykład tak. Posąg widoczny tutaj szacowany jest na jakieś 7 metrów wysokości i wagę 58 ton. Sanie ciągnąć miało 172 mężczyzn. Teraz pomyślmy, jak by to wyglądało, gdyby taki posąg był 20 razy większy niż ten przedstawiony. Wtedy ilość ludzi, która musiałaby być tutaj zatrudniona byłaby wielokrotnie większa. I pytanie, czy jakiekolwiek sanie tego typu oraz liny wytrzymałyby takie obciążenie? Mówimy tutaj przecież o transporcie z odległego kamieniołomu, i nawet gdy pod uwagę weźmiemy użycie statku, no to co to musiało być za okręt i czy dałoby się taki ciężar transportować Nilem? Wiele wskazuje na to, że przynajmniej niektóre z tych cięższych obiektów faktycznie mogli przetransportować za pomocą tej rzeki. Niestety do naszych czasów nie przetrwał żaden statek tak dużych rozmiarów, ale jest jednak jeden ciekawy relief. Można go znaleźć w jednej ze świątyń poświęconych Hatrzepsu. Przedstawia on transport dwóch dużych obelisków liczących jakieś 28 metrów długości każdy, z szacowaną wagą jakieś 350 ton sztuka. Tutaj widzimy jeden z nich. Wiemy więc, jak taki statek transportowy wyglądał, no ale to, czego jeszcze nie wiemy, to czy transport tych najcięższych megalitów, czyli w sensie jeszcze tych cięższych, czy również odbywał się za pomocą takich łodzi. Tej królowej, czyli Hatshepsu, przypisywane jest postawienie dwóch obelisków w świątyni w Karnaku. Jeżeli takie dwa obeliski naprawdę dało się transportować przy użyciu nilu i statku, a materiały użyte do transportu wytrzymywały właśnie takie obciążenie, to musimy założyć, że transport tych cięższych obiektów mógłby wyglądać podobnie. No ale ciężko mi sobie to wszystko wyobrazić, jeżeli popatrzymy na rozmiar i wagę tego np. zniszczonego posągu, który dziś omawiamy. Zdaję sobie sprawę, że starożytni byli naprawdę pomysłowi, co pokazują przecież skonstruowane przez nich urządzenia. Więcej na temat takich różnych urządzeń możesz zobaczyć na przykład w tym odcinku, który teraz widzisz. Niestety nie wiemy, czy ta wiedza, którą posiadali była ich w sensie, że sami do niej doszli metodą prób i błędów, czy jednak był to spadek po starszej zapomnianej cywilizacji lub mogli ją pozyskać jeszcze w jakiś inny sposób. Jeżeli chodzi o opowieści starożytnych Egipcjan i ich wierzenia, no to przyznawali oni, że w historii było kilka rozdziałów jeszcze przed tym, jak oni się pojawili. Inaczej mówiąc, byli oni po prostu według nich przodkami ludzi, którzy przeżyli kataklizm cywilizacji, którą miała pochłonąć wielka powódź. Ta cywilizacja zaś wywodzi się miała jeszcze z odleglejszych czasów, znanych jako Zeptepi, czyli taki, no powiedzmy, że złoty wiek, kiedy na ziemi mieli przebywać bogowie. Wracając jeszcze na chwilę do transportu Nilem, to inne tłumaczenie egiptologów jest w przypadku tych kolosów Bemnona. Według nich całą drogę, a więc 700 km pokonano drogą lądową, a nie Nilem. Niestety, jak to bywa w moich odcinkach, zostaje na koniec więcej pytań niż odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że pomimo tego ten odcinek był dla Was ciekawy. Jeżeli fascynuje Cię starożytny Egipt, a nie widziałeś jeszcze wcześniejszego epizodu na temat Tanis, to kliknij w ten obrazek, który teraz widzisz, aby go obejrzeć. Jeżeli już to widziałeś, to zachęcam Cię do włączenia materiału na temat komór i tuneli w i pod Sfinksem. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć!